gente esquece o que é a dor. Wieczór Państwu, witam gorąco, ciepło i serdecznie na gali finałowej plebiscytu Belfer 2010. To, że w sposób szczególny powitam kuratora oświaty, pana Krzysztofa Babisza. Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pana Jarosława Szymczyka, który w dniu dzisiejszym zastępuje wojewodę lubelskiego panią Genowefę Tokarską. Nie ma dzisiaj z nami marszałka województwa lubelskiego pana Krzysztofa Hetmana, ale w jego imieniu jest dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego pan Mirosław Korbut. Witamy serdecznie. Gorąco witam sekretarza miasta Lublin pana Andrzeja Wojewódzkiego. Niezbyt często piszemy o tym, że w jednym miejscu spotykają się najlepsi nauczyciele, pedagodzy z naszego województwa. Dlatego bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj z Państwem się spotkać i w tak świetnym towarzystwie spędzić 2 godziny i wręczać nagrody, które dla Państwa przygotowaliśmy. Teraz przyszło mi wywołać pana kuratora oświaty do odpowiedzi. Szanowni goście, drodzy nauczyciele, jak również i organizatorzy dzisiejszego spotkania. Chciałbym na początku może podzielić się taką refleksją. Oto w momencie, kiedy obejmowałem funkcję kuratora, marzyło mi się coś takiego, żeby o szkole i o nauczycielach, o waszej pracy pisano w mediach i mówiono coś, co jest pozytywnego i żeby było na pierwszej stronie. Proszę dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pana Jarosława Szymczyka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym mogę reprezentować wojewodę lubelskiego, panią Genowefę Tokarską. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę finałową. Żeby w sobotę w Dzienniku Wschodnim można było się zobaczyć. Zapraszam wszystkich. Proszę Państwa, gorące i serdeczne gratulacje dla Was wszystkich, tych wyróżnionych, tych nagrodzonych, tych docenionych. Teraz jedyne, co mogę powiedzieć, to jeżeli ktoś z Państwa nie wierzy w Boga, to ja mogę z nim teraz podyskutować. I mogę mu udowodnić, że Bóg naprawdę istnieje, ponieważ to, co za chwilę Państwo usłyszycie, to, co za chwileczkę zobaczycie, nie pochodzi stąd. To taki głos to jedynie może być dar niebios. Że nie dałaś mi na luz zielonogich snów, nie żałuję, że nie znałaś.
mi szczęścia pierścionkami psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, nie żałuję, że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu pogardy i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Jeszcze wyżej tych udręczonych dni nie żal mi. Bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję. Esqueci o que é.